Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. W układzie współrzędnych dane są punkty A o współrzędnych A i 6 oraz B o współrzędnych 7 i B. Środkiem odcinka AB jest punkt M o współrzędnych 3 i 4. Wynika stąd, że musimy skorzystać ze wzoru na środek odcinka, a wzór mówił tyle, że jak mam jakiś punkt A o współrzędnych na przykład XA, YA i mamy punkt B o współrzędnych XB, YB, to zachodzi taka zależność, że środek, jeżeli ma współrzędne powiedzmy jakieś XS, YS, to zachodzi coś takiego, że XA plus XB na 2 daje XS i YA plus YB na 2 daje YS. Czyli mówiąc po ludzku, to plus to na 2 daje to, a to plus to na 2 daje to. Zapiszmy, czyli A plus 7 na 2 daje 3 i ponadto 6 plus B na 2 daje nam 4. Mnożymy te razy 2 stronami, czyli A plus 7 daje nam 6, czyli A daje nam minus 1. A tutaj mnożymy stronami przez 2 i mamy, że 6 plus B równa się 8, B to jest 2. Czyli punkt S, przepraszam, A jest minus 1, B jest 2 i to jest w zasadzie odpowiedź, to nie trzeba żadnego punktu generować.